Siemano, witam was w kolejnym odcinku z gry Pine. Kontynuujemy sobie naszą historię. Możecie zostawić like na dobry początek, a przede wszystkim, nawet jeżeli nie oglądacie serii, zostawcie odcinek w tle, fajnie by było. To mega dużo pomaga i każdej osobie, która to zrobi, mega wielkie dzięki, bo przyczyni się pewnie do rozwoju najbardziej ze wszystkich ludzi na świecie tego kanału. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Słuchajcie, wreszcie usiadłem i przeczytałem, co tu jest napisane w tym questie. Musimy zebrać drolikę z nowych pudełek, które będą niedaleko wioskowych domów, które pojawią się po tym, jak tutaj damy im te preservation knowledge. Czyli ja muszę podejść do handlarza, porozmawiać z nim, dać mu sprzedać, chyba z tego co rozumiem, presentation knowledge. Od niego bym wziął również presentation knowledge i wtedy miejmy nadzieję, że się pojawi ta drolika i ja ją gdzieś tutaj będę w stanie zebrać. Mamy tu mieć jakieś nowe new boxes, czyli jakieś nowe kartony. Gdzie się to konkretnie ta drolika pojawi, nie mam zielonego pojęcia, ale gdzieś powinna się chyba pojawić. Dzisiaj odcinek będzie w miarę ekscytujący, bo nie tylko będziemy wykonywać te zwykłe misje, ale będziemy robić rajdy i przejmować wioski. Taki jest na dzisiaj plan. Znaczy, trochę powinno się akurat dzisiaj wydarzyć. No to wygląda mi jak domy, tylko zielonego pojęcia w takim razie nie będzie, jest ta drolika. Oj, gdzieś mi migła chyba. Wydaje mi się, że tak na 90% wiem, jak to wygląda, ta drolika. Takie białe coś, ale no tutaj nie widzę. Czytałem troszeczkę o tej drolice, tak swoją drogą. Mówię, co to jest ta drolika? No trochę wygląda jak cake gravite, tylko biały. I powinniśmy to znaleźć na niedaleko domków. Near the village houses. Chyba że my musimy zamiast wrzucić do tego, wrzucić do handlarza, do tradersa, to my musimy, kurczę, wrzucić im bezpośrednio do donation boxa. Czy jak ja z nim przehandluję to tak nie będzie do końca działać. Też istnieje taka szansa, także idźmy może do donation boxa. Może to zdonatujmy, ewentualnie tu też jeszcze możemy znaleźć tą drolikę. Na razie nie widzę, żeby tu była. A chciałem dzisiaj bardzo ekscytujący moment, bardzo ekscytujący odcinek zrobić. Z różnych fajnych dzisiejszych momentów, także miejmy nadzieję, że mi tutaj gierka nie powstrzyma od zrobienia super odcinka, w którym będziemy najeżdżać na inne wioski i podbijać je i w ogóle wykonywać wszystkie różne ciekawe misje. Czy oni mnie zaatakują, te łosie? Wydaje mi się, że tak. To w ogóle dwa rodzaje tych łosi. Jeden zbieracz, a jeden to jest chyba ochroniarz. Nie wiem, tak wygląda, ale chyba nie jest jakiś mega na nas zły, ale całkiem możliwe, że nas nie widzi po prostu. No tutaj niestety te plemiona zaczynają się, jakby to powiedzieć, ulepszać i zaczynałem poszerzać swoje wpływy i tutaj dużo widzimy, że oni biegają między sobą. Wrzuć mi preservation knowledge tego. Spróbujmy. Może, a nie, oni mnie nie lubią, te łosie. Może to tak działa, że ja muszę im wrzucić tutaj bezpośrednio do donation boxa i teraz wydaje mi się, że kiedy wrócimy, a nie mam swoją drogą jedzenia. Bardzo niedobrze, ale kiedy wrócimy, powinniśmy znaleźć tę drolikę. Ona nam jest do czegoś potrzebna. Do czego do końca nie pamiętam, ale w międzyczasie, jak szukam tej droliki, to mi się przypomniało, bo właśnie kopnąłem pudełko, że wczoraj zamiast przyjść mi dwie paczki, to przyszły trzy. Mówię, kurde, dziwne. Właściwie to cztery nawet. Mówię, coś tu jest nie tak, nie? Jedna wyglądała tak, jakby miała prześcieradło i miałem takie wrażenie, że dostałem coś przez przypadek i kurde, dostałem kurtkę za bagatela 700 zł. Mogę sobie ją móc sprzedać. Dzięki, Allegro. Czy tam ktokolwiek się pomylił, czy tam impost, ale taki w prezencie dostałem. Dla widza? Dla klienta tego? O, jorbka mamy, też możemy wziąć. Ale że wczoraj jestem bogatszy o 1000 zł. Boxman. Ale śmiesznie w sumie. Ale widzicie? Jak już się wszystko dobrze zaczyna układać, to wszystko dobrze się zaczyna układać. Jak jest do kitu, to jest do kitu, ale jak już będzie dobrze, to już jest super kika, mega fest dobrze. Tylko ja bym jeszcze drolika znalazł, już bym był w pełni szczęśliwym człowiekiem, nie?
Widzicie, widzowie, już wam pokazuję, jak to w takim razie działa. No także w jakichś nowych skrzynkach, nie, mieliśmy to znaleźć, tą drolikę. I tak się składa, że chyba znalazłem te skrzynki, tak mi się wydaje. Tylko dawaj mi tutaj tego, jak to się nazywa, proce, ty. Gdzie jest, a bo ja w crafting, a tu equipment, proce potrzebuję. Tak jest, żebym tutaj nie marnował strzał i według moich precyzyjnych obliczeń to właśnie ta skrzynka, która się zrespiła tuż przed nami, to powinna być odpowiednia skrzynka. Mamy to. Nie wiem, czy potrzebowałem to wrzucać im do donation boxa, czy te skrzynki były wcześniej, kiedy jeszcze do donation boxa im tego nie wrzuciłem. W każdym razie możemy teraz sobie pozbierać tą drolikę. W sumie, że mamy 4, ale mamy też dużo domów, więc czemu by ze wszystkich nie pozbierać jakichś tutaj ciekawych rzeczy. Vigor Brew. Wodka na życie. Drolika. Jakiś tutaj tego. Liny niechaj będą. Tutaj coś będzie, czy niekoniecznie? Raczej tego garnka nie mogę rozdupcyć. Tego... O, mogę ty! Nie, czekaj, co tu się wydarzyło? Czemu się garnek nagle na skrzynkę zamienił? A, jesteśmy wykończeni, bo ja nie mam jedzonka niestety. To jest akurat duży problem. Jedzenie by się przydało, bo ja tak bez jedzenia to nie wiem, czy przeżyję. Plus będę strasznie wolno biegał. Bardzo mi się to nie podoba. Ja bym chciał tutaj pohandlować z ziomem i od niego kupić. Mimo tego, że może się to nie spodobać innym ziomkom, temu będę kupił, żarcie, no. Ze 3 chociaż te jaja. Niechaj to... O, to bym... A nie, bo to... To myślałem, że to przywraca dużo tego, dużo energii, a to przywraca dużo życia. To przywraca chyba dużo energii, jest w miarę tanie. Tylko za co byśmy to chcieli sprzedać? To jest dobre pytanie. Za drolikę? O kurde, drolika to cenna, ale nie wiem, czy ja bym chciał za soft glass, może dual rock, nie wiem, to sprzedamy jeszcze, może marwooda zwykłego. No coś takiego byśmy, to może mniej tego, o. I tu więc. Tak powinno być git. Pohandlowane, miodzio. Dogadani. Teraz weźmy sobie to, zjedzmy. Czy zboże daje mi dużo jedzenia? No, w sumie całkiem sporo daje. Wystarczająco dużo, żeby na dwa gryzki sobie tutaj uzupełnić cały ten pasek energii. No idziemy do tego nieziomka, z którym mamy tutaj porozmawiać i musimy z nim zamienić kilka słów. Siemalski. Słuchaj, mam tą drolikę, którą potrzebujesz. Zrobiłeś to, to cud. Strange, prosto od wielebnego, prosto od naszego Almighty, to jest wszechmocny? Chyba tak. Daj mi to spróbować. Tak jest, to jest ta drolika. Okej, no to umowa, to umowa. To, co potrzebujesz, by dostać... by dostać się do środka naszej wiedzy. Musisz umieścić trochę droliki na piedestale. Na piedestale jakimś, na naszym shrine. A potem staniesz się wykończony? And we shall see. A i musimy zobaczyć, czy wszechmogący sprawi, że będziesz mógł tam wejść. I wtedy w pradawnej jaskini znajdziesz tron. I wszechmogący. I wiedza wszechmogącego będzie ci zaprezentowana. Okej, spróbuję. Dobra, i teraz mamy. Mamy nową misję. Musimy upuścić trochę droliki in the bowls. Czyli troszeczkę droliki do tego. Do tutaj pojemników. Jo, do pojemnika. Jednego czy do wszystkich? Do wszystkich. Chyba nie wiem, czy tyle mam w sumie tej droliki. Ale wydaje mi się, że idealnie powinno styknąć. I... Time too fast. Co znaczy time too fast? Że czas... A, you can use fermented margarine to speed up the process. A, czyli musimy się teraz zmęczyć mega dużo. To po co jadłem? Przed chwilą byłem zmęczony. Kurczę, blaszka. Właśnie kupiłem jedzenie. No nie. Jeszcze wydałem na to mega dużo rzeczy. Czyli musimy się teraz zmęczyć. I możemy zjeść bakłażana zepsutego, by przyspieszyć proces. Tylko problem jest taki, że... A, mam!
Czy to nie bakła... Ta, bakłażan chyba. No dobra. To jak najbardziej chcę zjeść. Jesteśmy teraz wykończeni. Zobaczymy, czy zostaniemy pobłogosławieni i wpuszczeni do Wszechmogącego. Chyba tutaj Wszechmogący pokaże nam ścieżkę. O, moja głowa, co się dzieje? Musimy podążać za tym wszystkim, co tutaj nam pokazał ten ziomo. A przy okazji oczywiście zjedzmy sobie, żebyśmy nie biegali. 15 lat, jak najbardziej chcemy odzyskać energię, żebym tutaj mógł szybko sobie biegać. No i dobra, i mamy tu zaznaczone, gdzie mamy biec, także dzido. Pokonajmy tego, a nie jestem, a jestem w stanie walczyć z tymi potworkami. To chciałbym to zrobić. Uniczek, pik. Oj, to jakiś dojebany chłop. On szybko bije się. Dobra, a ja go mogę tym, nie? Ogłuszać. No właśnie, zapomniałem, że ja mam to ryb. Tą urządzenkę do ogłuszania tego ziomka. Cyk, ogłuszonko i chłop w szoku jest. Dobra. Cofnijmy się jeszcze, pozbierajmy tutaj te leder. I zjedzmy sobie jajko, niech będzie. Potrzebujemy też po drodze pozbierać jedzenie, bo zaraz będę tam szedł 15 lat. Przede wszystkim inwestycja w jedzenie musi zostać poczyniona. Dobra, za światłami mi się wydaje. Mogę mapę odpalić? Mogę. Follow the wisps. Nie wiem, co to znaczy wisp, ale no zgaduję, że musi podążać z tymi światłami. Chyba że randomowo sobie gra odpaliła wszystkie światła naraz i taką idealną ścieżkę nam zrobiła. Ale szczerze mówiąc wątpię. Raczej jest to pradawna ścieżka, którą muszę podążać. Chyba jednak okazaliśmy się godni. I co, musimy tutaj wejść? O, bo tu jest jakaś jaskinia. No dobra, wygląda na to, że jak najbardziej. O nie, tylko nie jaskinia. Look for clues about the blunder. Musimy popatrzeć na różnego rodzaju wskazówki, które tutaj będą. I o, ciekryńca tutaj, co to jest? O, strzały do łuku, fajnie. A tutaj? Wydaje mi się, że musimy się jakoś przedostać na drugą stronę. Wydaje mi się, że zrobimy to w taki sposób, jak teraz. Chociaż nie wiem, czy tutaj... Czy to jest ta droga tego ziomka, którą my mamy podążać? Jeżeli tak, to wygląda dość biednie, ale niechaj tak będzie. Wolę taką ścieżkę niż tą, co mieliśmy odcinek temu, gdzie była mega dużo skomplikowanych mechanizmów. Skomplikowanych, no. Nie no, łatwe były te mechanizmy, no, ale były pobugowane bardziej niż skomplikowane. Niestety miałem problem mega duży z dostaniem się do następnego miejsca i bugowałem wszystko, co chyba mogłem zbugować. Dobra. Zabijamy gościa tutaj, nie wiem, jak się te potworki nazywają. Mają jakieś nazwy? Na pewno mają, tutaj nie widzę. Weźmy, pozbierajmy łuki, tutaj jeszcze coś dostaniemy. Marchewa. Chyba to jest. Ty, to się na... to jest marchewa? Karant. Coś może podobnego do marchewki, bo jakby karot to jest marchewka. A to trochę wygląda jak marchewka, tylko rosnąca zamiast do ziemi, to... od strony ziemi. Dobra, tutaj coś ciekawego. Chyba nie, jest jakiś mechanizm. Możemy go obrócić, okej, okay, tam się pewnie będziemy w stanie doskoczyć teraz z góry. Gitu więc. Tylko ja bym chciał tu jeszcze chwilę pobiegać i zobaczyć, czy nie ma nic tu ciekawego. Tutaj niestety nie jestem aktualnie w stanie przejść. Przeskoczyć, dobra, także sobie tutaj to odpuszczamy. Ale chyba będę w stanie tutaj wskoczyć, jo? Tak mi się wydaje, pyk, mamy to. O, tylko że mnie spadł, git. Dobra, i teraz nie wiem w sumie co. Teraz bym się musiał dostać w to miejsce. A już widzę jak, musimy wskoczyć tu, po domku, cyk, jakoś tutaj. Aha, i co dalej? Na dół?
Kurde, bez sensu. Coś mi tu śmierdzi chyba. Tu jest coś potrzebne, jakieś pochodnie do włożenia. Też niestety aktualnie nie posiadam takiej pochodni. W takim razie udajmy się tutaj, zobaczmy co to robi. Tutaj jestem w stanie pojechać do góry. Okej, okay. Widzę tylko jedną drogę, którą mogę pójść, tak co? Nie mamy większego wyboru i dobrze, że nie mamy wyboru. Czasem wybór nie jest dobry. Czasem jak masz wybór, to kijowo. Właśnie. Lepiej nie mieć czasem wyboru. Ale zazwyczaj jednak warto, no ale... Akurat tutaj wolę mieć jedną ścieżkę, jedną otwartą drzwi, którymi mogę pójść. Kurde, bo zaraz ginę. Ej, bo ja nie mam żarcia za dużo. Mam potkę, no w sumie. Kurde, odnowę życia. Ale wolałbym jej tutaj nie marnować, auć. Ty, czemu ja cię nie ogłuszam w sumie? Seryjkę i ogłuszenie tutaj instant powinno pójść. Dobra, i dostaliśmy tę pudełeczkę takie. No i mięso. Czyli będziemy mogli tutaj sobie odnowić energię, więc gituwa. Pakujemy się zatem na górę. Pewnie tędy jakoś będzie mechanizm i będziemy mogli się cofnąć do tamtego momentu. Dobrze mówię? Chyba średnio mówię, szczerze mówiąc. To nie jest raczej dobre ułożenie. To chyba też nie. To też jest, kurczę, niby takie średnie w sumie. To? Nie wiem. Możemy spróbować, ale też wydaje się nie najmądrzejsze. Nie do końca jestem pewien, czy ja dobrze tutaj idę. Chyba, kurde, nie o to chodziło, nie? Ciężko tu będzie wskoczyć, chyba, tak mi się... Oj, wydaje. A możemy spróbować? O, jest jednak. Dobra, pyk, pyk. Tu możemy to przesunąć. Problem jest taki, że my tylko jedno przesuwamy, a... Dobrze akurat. A ja bym musiał się dostać tutaj chyba, nie? Tamto miejsce mi się wydaje. Tylko jakby to zrobić? Może za tą górę tutaj jestem w stanie tam wejść w sumie. Nie wiem, czy mogę tam przejść dalej? Nie, nie byłem w stanie, ale ominąłem swoją drogą skrzynkę, którą mogę rozdupcyć. Dostaliśmy jakieś owocki do zjedzenia. To mi się wydaje, że to miałem źle ustawione, że to trzeba coś takiego? Nie, to bez sensu. Kurde, poczekaj. Oj, no i... Dobrze, że zrespiło. No bo teraz i tak czy siak się tam nie dostaniemy chyba. A, dostaniemy teraz, dobra, czyli zajebiście to ułożyłem. Teraz skaczemy stąd tam. O kurde, bez shifta skoczyłem, nie. Dobra, jeszcze raz, ale plan chyba dobry jest. Wydaje mi się, że tylko z shiftem trzeba tam skoczyć i będzie gitówens. Coś takiego, coś takiego, coś takiego i mamy to chyba. A nie, bo jeszcze muszę się na górę tu dostać. Ty, niedobrze bardzo. Chyba, że stąd? No nie, tutaj nie damy rady. Dobrze, że gra mi nie każe wczytywać tego 20 razy, tylko od razu się rozpijmy na górze. To jest całkiem też spoko, dzięki, gro komputerowa. Jeszcze raz. To jest chyba źle delikatne ułożenie. My musimy jakoś to połączyć w sprytny sposób i zrobić coś takiego. Też nie, nie pasuje. Coś takiego też nie pasuje. Ty. Musi być coś takiego, tylko że nie może być coś takiego. Ja przecież tam nie wskoczę teraz. Coś takiego? Raczej też nie, chyba też nie dam rady stamtąd skoczyć tutaj. Chociaż może się... A, uda się, dobra. Chyba tak, chyba o to chodziło właśnie. Cyk, dobra. Jesteśmy na miejscu. Mamy tutaj pochodnie, ale ja bym chciał taką pochodnię, która jest mi potrzebna do tego mechanizmu, który tam wcześniej ominąłem, Swoją drogą, kurde, pewnie tyle skrzynek ominąłem. Ja nie wiedziałem, że takie skrzynki można niszczyć. Dopiero teraz się zorientowałem. Że pewnie gra mi 1000 razy o tym powiedziała, ale ja zwykle głupek nie zwróciłem na to uwagi. Dobra, dawaj to pochodnie. Ona jest nam fest potrzebna. Nie pamiętam do czego, ale pamiętam, że gdzieś tutaj było jakieś wejście, przejście albo coś takiego, do którego takiej pochodni musieliśmy użyć. Tylko nie pamiętam, gdzie one były, ale jakieś chyba tędy?
Tutaj, tego owego, na dół jakoś, musimy tutaj zejść. A, tak, tak, i tutaj teraz, pyk, możemy to włożyć. Yo, man. Dobra, i kolejny kroczek zaliczony, jesteśmy na górze. Właściwie to misja chyba zaliczona, jesteśmy na górze. I mamy tutaj źródło, o którym mówił szef plemienia, wódz. Życie na Albamare, które znamy, się w końcu zmieni. Plotki były prawdziwe. And Peril jest wielkie. Wszystkie gatunki na wyspie muszą się zebrać. Przedyskutować, jak tutaj przetrwać. Nie lubimy się zbytnio razem. Ale... ale okoliczności wymagają zjednoczenia. Wygląda to na wezwanie. Nie zadzwonienie. To wygląda na takie. Na list, który miał zebrać wszystkich na wielką skalę. Ale kto pytał i dlaczego? To powinno być wystarczająco dużo, by przynieść to do Tambas i żeby oni tutaj zobaczyli, zerknęli na to. Okej, okay. Not only the litters, nie tylko litersi, ale każdy gatunek na wyspie był jakby zaproszony do tego spotkania. Jako że to był wielki tutaj, wielkiej skali event, który miał zmienić życie na Albamare. No i wszystko, i teraz co? Mamy po prostu stąd pójść. Misja została wypełniona, to co mieliśmy zrobić tutaj, to zrobiliśmy. I pięknie, bardzo dobrze, że to zrobiliśmy, bo wiecie co nas teraz czeka? Wiecie co jest przed nami? Tak jest, atakowanie innych, jak najbardziej, chcę przejąć całą wioskę. Jeżeli tylko będę miał taką możliwość, jak najchętniej z nich skorzystam. Pozdrawiam z rodzinką. I trzeba to przetestować, jak działa to atakowanie. Miejmy nadzieję, że już działa, że taka możliwość nam się odblokowa, ale chyba tak, skoro dostałem tutaj te pochodnie, czy jak to się tam nazywa, te flary. No i dobra. Wychodzimy tędy, ale w sumie tutaj jest coś po prawo, ja tutaj nie byłem. Nie zdarzyło mi się, możemy tutaj iść. Czy natkniemy się na coś ciekawego? Nie wiem, ale może tak. Może warto było tutaj sprawdzić. Skrzynek żadnych nie ma do rozbicia. Ale tutaj może jakieś będą. A ewentualnie będzie jakieś wyjście i nie będę musiał... A nie, tu jest... A jest, tu wyjście, dobra. No to możemy iść chyba tędy. Ta, dobra, to idziemy tędy. Chyba to jest droga, którą przyszliśmy? Chyba tak, nie? Bo też było... Jak przychodziliśmy tutaj, to było podobna... Pogodna zagadka, podobne takie zręcznościowe wyzwanie. Dobra, jedna misja wypełniona. Zajęło nam to w sumie trochę. Nie było to jakaś mega szybka misja. A szkoda, bo myślałem, że szybko nam to zejdzie i elo. I wypełniona misja i trzymajcie się. A mogę wejść z powrotem do jaskini teraz? Odblokowała mi się? Odblokowała, mam tutaj wejście. Mam ją na mapie zaznaczone? Mam. To spoko, może tu kiedyś wrócimy. Tylko w sumie... Aktualnie nie mamy po co. Ale jak będzie po co, to na pewno tutaj zajrzymy po raz kolejny. Dobra, kto tu się buduje, powiedz mi? Czy to są moje ziomki? Tak, to są moje indyki, to moje ziomelki, nie? Ziomki. A tutaj wydaje mi się, że na 90% wcześniej nie było indyków, tylko byli te żaby, nie? Tylko te indyki sobie tutaj przejęły tą wioskę. No i liczymy na to, że oni przejmą kolejną wioskę. Idziemy tam i spróbujemy przejąć tamtą wioskę. Zobaczymy, jak się tam potoczy bitwa. Miejmy nadzieję, że dobrze i że im pomożemy. Ja bym chciał z nim poprawić relacje. Chciałbym w sumie. Czy no na pewno bym chciał, ale czy jakoś bardzo chcę wyrzucać tutaj te wszystkie rzeczy, które mam w eku? Niekoniecznie chyba. Ale coś tam mogę powyrzucać. Czemu by nie? I trochę zwiększymy sobie te nasze relacje. Dobra, i spróbujemy zaatakować tamtą wioskę. Zobaczymy, czy się uda. Ona gdzieś była... Dobrze idę? Wydaje mi się, że na 90% dobrze idę.
Zobaczymy, jak wyglądają te rajdy tutaj. Jestem ciekaw, co by się stało, jakby zaatakował tą wioskę przed wykonaniem misji. Ale wydaje mi się, że ta wioska by została przyjęta, a ostatecznie ten ziomy, z którym miałem rozmawiać, by tam siedział i tak. Tak mi się wydaje, bo jeżeli nie, no to by była, kurczę, lipa. Trochę. Musiał na nowo wprowadzać gatunek do miasta. Dobra, a my chcemy z nim porozmawiać tutaj z tym ziomem, czy niekoniecznie? Że udało nam się znaleźć tego ziomka. Tego jego wszechmogącego. Niestety nie chcemy z nim porozmawiać. No dobra, to zaatakujmy tą wioskę. Kurczę, ale ta wioska mnie w sumie lubi. W miarę. A tak. Nie, no lubi mnie w sumie, bardzo mnie lubi. Ty, to nie chcę ich atakować. Czy chcę ich atakować? No muszę przetestować tą w końcu jeden raz. Tą flarę, ale to nie wiem, czy znajdę inny gatunek, który nie lubi mnie. Chyba tutaj był jakiś gatunek, ale coś widzę, że już kurde go nie ma, ty. Tutaj nie było lisów? Chyba były. A to co to jest? Ore rest. A, bo oni się tu ciągle zamieniają, pieprzeni. Oni ciągle się podbijają na zmianę i teraz nie wiadomo, kto tu jest. Spices, karbilin. Nie mam zielonego pojęcia, kto to jest karbilin. Tu są litersi. Tu są gobleduwy. To są karbinili. No nie wiem, to nie wyglądają mi na ziomków, nie? To ja bym im zaznaczył tutaj. Fast travelowałbym tutaj. Przede wszystkim przetestował to, co mówię. Czyli ten nasz mechanizm robienia rajdów. Testujmy i zobaczmy, jak to działa. Czy ja mam daleko? Nie mam, bo to jest przecież ta wioska, która oryginalnie, z której oryginalnie pochodzą tutaj ci. Właśnie te kurczaki, te, jak oni tam, indyki. Ale widzę, została wioska przyjęta przez kogoś innego. Ten zioma mnie nie atakuje, a to są też moje ziomy, nie? Wy ktoś tu jest w tej wiosce? Ty, no nie mówię, że krokodyle, nie? Nie ma krokodyli, nie? Niemożliwe, że krokodyle nie mają swojej wioski. Nie, no są, oczywiście, że są. Oni mnie chyba nie lubią teraz, szczerze mówiąc, więc nie wiem, czy chcę tam podchodzić. Ale za dużo to ich nie ma, w sumie. Coś tam ich zostało, ale kurde, nie za dużo. Oj, puść. Nie chcę chyba z tym ziomkiem walczyć. Chciałbym tylko do Donation Boxa na chwilę wejść i zobaczyć, czy oni mnie lubią. No nie lubią mnie, ale możemy dać im mięso i trochę kości, kurde, i wszystko będzie cacy. Oprócz tego, że tamci mnie z kolei przestaną lubić. No utrzymywanie relacji tutaj to jest tragedia, nie? To trzeba zainwestować w jednych kolesi i się ich trzymać, bo w innym wypadku co chwilę będę musiał poprawiać z kim relacje. Będę musiał rozdawać te wszystkie rzeczy, które mam w ekwipunku za darmo. A mógłbym sobie chociaż jakiś pancerz za to ogarnąć i tak dalej. Przetestujmy, jak działa ten rajd i będziemy wykonywać kolejne misje. Miejmy nadzieję, że jeszcze zdążymy w tym odcinku. Nie, no tu są łosie. Łosie przejęły to. O kurde, dobra. Ty, ale to mogą mi pomóc i jedni i drudzy zaatakować tą... Nie! Kurde! Źle, nie w tym miejscu, podnieś. Nie! Dobra, może być. Puść. Czekaj, bo to w środku chciałbym. Puść. Au. Czekaj. Dobra, tych ziomków. Szybko, potrzebuję po... Co on za pół hapy mi dupsnął, ty? Jakiś niepoważni jesteście? Panowie, pomocy. Halo, gdzie moi sojusznicy, ej? Może z łuka ich zabiję, nie? Bo to jest chyba jedyna moja szansa. Pierdzielność im z łuka mi się wydaje, czekaj. Ten zadaje 4 obrażenia. I mamy 30 strzałów, to może... Ty. Kurde, coś tam robimy im? O kurde. No coś tam to jest bardzo mocne słowo, no. Ty, ja mu nic nie zarobię z tego. Ej, no pomocy, halo, co jest? Ej, gdzie? To miał... Oj, zupa, ekipa! Ekip... Sklawisze stałe w takim epickim momencie. Ekipa!
Dawajcie, panowie! Tak jest, mamy to, duście, duście. Kurczę, niestety wszyscy są ten, na odległość strzelają. Może, łe, łe, ała. I co to mają za damage jaki powalony? Nie wiem, czemu ja wprowadzam tutaj wojnę na tej wyspie, za spokój, to ja wojnę idę. Ale dobra, trzeba przetestować, jak to działa. Pyk, tłuczka. O kurde, puść. Cyk, cyk, dobijemy, dobijemy, to będzie nasz gościu, pyk, mamy go. Dobra, dożujemy i z łuka, nie? Dodżę i z łuka, taki jest plan. To jest zajebiste też, że ja mogę sobie tak przejmować te wyspy, podoba mi się to. Jeszcze z łuka sobie mogę strzelać, tylko... Zaraz mi się strzały skończą i będzie po zabawie, no 7 strzałów już po zabawie w sumie. Ale będziemy rzeczy mogli pozbierać, to jest dopiero... To dopiero będzie zajebista zabawa, jak pozbieram to wszystko, co tutaj było. Jeszcze moje ziomki te... Pawie powinny przyjść, tam indyki, kim oni są. To już w ogóle powinno być Gitubens. A tutaj co to jest? Bo oni nie przyjdą, bo są za daleko. Kurde, źle ustawiłem chyba flarę, mi się wydaje, nie? Dobra, ale... Ty, moje plujaki zaraz giną, ej! No, pakować, palowie. Może być inaczej ciężko. Kurczę, obronę walną, dobra. Nie zgij, tylko w sumie mocno mnie biją, bo już nie mam jedzenia. Fotka. Dawajcie, już sobie poradzicie, nie? Raczej, ja tam tylko ciosa jednego sprzedam. Takiego... Tylko na zmyłkę, żeby fokus stracili. No i chyba Gitubens jest. Mamy to, wioska jest ich. Czy nasza, czy kogo jest wioska, nie mam w sumie pojęcia, ale wydaje mi się, że z tych zabił wioska. Będziemy utrzymywać relacje dobre z dwoma gatunkami. To powinno wystarczyć. Mamy to. I oni to przejęli teraz. A ja chcę szybko pozbierać. Nasze wyposażenie jest pełne super jedzenia i resursów. Porozmawiaj z naszym i różnych rzeczy, porozmawiaj z naszym traderem. Tak, i oni to przejęli, ale to szybko trzeba tutaj pozbierać. I od siekryca, jesteśmy bogaci, ty. Fajnie, opłacało się w sumie, bo ja to mogę wszystko teraz za darmo sobie pozbierać. I będziemy mogli to wytradować na pewno na jakieś fajne rzeczy. Na przykład na tego. Ale to rozumiem, że oni się tu przejęli, tą wioskę. To są teraz litersi, ale tutaj też są litersi, także... Obydwie wioski należą do litersów, okej. No idziemy porozmawiać tutaj z tradersem. Gdzie oni mają tradersa? Tutaj, trzeba go sobie zaznaczyć. I pozbierajmy, co tam jeszcze zostało z tych ziomków, ale już chyba niewiele. Tylko tyle? Zebrałem tych rzeczy? To niedużo w sumie. Myślałem, że troszeczkę więcej. No i niestety tu population, food i wszystko mają do krzanu. Ale raczej sobie poradzą, chyba że damy im efficiency plan. Żeby sobie jeszcze lepiej radzili. A, kij w to w sumie. Dobra, i tutaj powinien być trader. Tradera nie widzę, ale widzę jakieś rzeczy, które mogę pozbierać. No ale według moich precyzyjnych danych, no tu powinien stać. To ty jesteś trader? Siema. Kurde, on wygląda na tradera, nie? Tylko musi się tu wgramolić. Poczekajmy sekundę. Siemalski, witam serdecznie, tak jest. Siema, dobra, my jesteśmy kumplami chyba, więc ja będę w stanie zakupić od niego te rzeczy. Dobrze mówię? This is unfair. Tak, wszystko jest w porządku, tylko musimy mu odpowiednią ofertę złożyć. No i myślę, że kamienie ci sprzedam, co ty na to? Brzmi jak uczciwa oferta dla mnie. Jedzenie bym sobie zostawił. Coś takiego, jeszcze kamień ukradnę. No i piękna sprawa. Kupiliśmy od nich zbroję. Czy ta zbroja jest lepsza? Hełm jest fajny, ale tu też jest hełm fajny. No ale to nie wymaga, kurczę, z kolei, wiesz, robienia jakichś powalonych rzeczy, których ja nie będzie znajdę. Na przykład Slick Pearl. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest Slick Pearl. A tutaj Spystal, Morrow Hake, Staff Cloud i Dal Rock, to wiem, gdzie znajdę. Także myślę, że będę mógł sobie będę w stanie to zrobić w następnym odcinku. A teraz zajmijmy się kolejnymi questami, kolejnym jakimś questikiem.
Dobra, więc jesteśmy na miejscu. The Trial of the Warriors. Ścieżka tutaj wojownika. Musimy znaleźć Crockersów i ich jaskinię, w której przechodzą wojownicy i tak zwaną inicjację, tak zwane chrzczenie. I to wygląda mi na tą jaskinię, do której mam się udać. Jest ona w miejscu, w którym mam się udać szybko, zanim dostanę damage. I zauważyłem też, że delikatnie w trakcie rozgrywki gra jest często za głośno. Także sobie przyciszyłem tą gierkę, mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzać. Niestety ta gra jest tak średnio zrównoważona, także no kurde, czasem jest za głośno, czasem za cicho i prawie jej w ogóle nie słychać. Ty, ja w ogóle mam chyba dźwięk zbugowany. Ciągle jest takie skrzyczenie, nie wiem, denerwuje mnie to. A teraz jak wam powiedziałem, to was też pewnie denerwuje. Już rozumiem, o co chodziło z tą ścieżką wojownika, ty. Chodź tu, ty też chodź, szybko, trzeba go obudzić. Do wyczułki, ha! Dobra. O kurde, blaszka. Ty, nie mamy szans. Auć. Dobrze, ej, headshoty lepiej walą się. Pyk, pyk, jeszcze w slow-mo mi to daje, dobra. Ty, opę ten łuk swoją drogą. Kurde, ej, nie mamy energii, nie mamy energii, żeby wstrzymywać tego łuk. Szybko, jedz. Nie, co się dzieje? A, to łuk też ma swoją energię, no to dupa. Ale i tak generalnie powinniśmy w stanie by cię trzymać, pokonać. Tylko problem największy jest taki, że mi się zaraz kończy jedzonko i nie będę w stanie odnawiać swojego życia. To jest na razie największy kłopot. Dobra, kilka już pokonanych. Aha, z nich się przecież podnosi jedzonko. Dobra, to jesteśmy raczej bezpieczni. Ile to mięsko regeneruje? Całkiem sporo. Raczej tutaj za każdego zabitego dostaję full HP od nowy, także w sumie git uwens. No i tak jak nazwa tutaj wskazuje, ścieżka wojownika. Musimy przejść przez wojownicze tutaj. Wojowniczy sprawdzian. Myślę, że pyk, że coś takiego zrobię. Nie tu, tylko pyk. Kurde. Oj, dupa. Dobra, unik. Nie wiem, którym się uniki robi. Na szczęście nie był to zbyt rozsądny potwór. Dobra, jeszcze tu mam w ogóle strzały? A, z niczego nie strzelam. Ty, a może zbejtujmy, niech on. O właśnie, niech on w to strzeli. Dasz radę, wariacie? Dawaj, dawaj, atakuj. No i piękna sprawa. Aleś głupek jest. Dobra, i mamy to, myślę. Nie wiem, czy powinniśmy iść dalej, czy powinniśmy tam skręcić w tamto wejście. A jeszcze tu jest chłop. Uniczki. Kurde, nie pospacy. Jestem nauczony z Wiedźmina trójeczki, że pospacy robimy uniki. 101 odcinków jednak robi swoje, zanim mi to wyjdzie z głowy, że spacja nie rolujemy, to o chłopie. Troszeczkę pewnie będzie musiało minąć. Jestem w sumie w stanie to podnieść. Te explosive tego. I dobrze. I położymy sobie to tutaj. Jest ser. I testujemy, czy to w ogóle działa i czy działa to dobrze. Wejdźmy sobie na ekwipunek. Załóżmy proce. I zobaczmy, gdzie poprowadzi mnie ta ścieżka. Miejmy nadzieję, że do jakichś super kozackich skarbów. Widzę, że coś tutaj faktycznie jest. Jakieś resource. Chyba też strzały do łuku, co? Jedzonko, marłód i strzały. No nie, dużo akurat dostaliśmy. Może jeszcze tutaj coś ciekawego. A, mogłem sobie po prostu iść dalej i to ta sama ścieżka jest. Łe, ale skam. No dobra. Explore the Knocker's Invitation Cave. To, ale czy ja jestem w ogóle w dobrym cave'ie? Nie no, wygląda na to, że muszę być w dobrym cave'ie. No jesteśmy w jakiejś jaskini i tutaj jest ta jaskinia, więc wygląda na to, że to jest dobra jaskinia. Krwawe, krwawe te, krwawe, jak to się nazywa? Jagody. Co za dziwna roślina. Nigdy nie widziała światła dziennego i coś tam, mimo tego jest coś tam. Powinienem zabrać do szamana te krwawe jagody, no i pewnie zważywszy, że to krokodyle są, to takie krwawe jagody im się spodobają. Generalnie jest teraz naukowcy, znaczy teraz, to już dawno temu w sumie, naukowcy ogarnęli, jak sprawić, by roślina, by rosła mięso. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi. Także myślę, że takie krwawe tutaj jagody spodobałyby się zwierzętom i fanom mięsa.
do których nie należy. Chociaż nie wiadomo, czy to jest takie mięso w sumie. Nie wiem. To zależy, czy komuś w sumie zależy na tym, żeby konkretnie zabijać zwierzęta, czy po prostu na smaku. Jak na smaku, to myślę, że mięso. Jeżeli konkretnie chce zabijać zwierzęta, no to raczej dla niego mięso to nie jest. Ale to wtedy myślę, że powinieneś udać się do psychologa, wariacie. Dobra, zlecimy tutaj. Nie wiem, czy jestem w stanie bezpiecznie tutaj jakoś zejść. No i co, jeszcze myślę, że pójdziemy do tego szamana, do tych szamana tych knokersów. Knopersy, ty. Do szamana knopersów. Pogadamy z nim i może dostaniemy kolejną tutaj, kolejną wskazówkę, o co chodziło z tym planem. Ten plan, wielki plan, w którym brali też udział ludzie, ale nie mamy zielonego pojęcia, o co chodziło i jaką rolę tutaj odgrywali ludzie. I swoją drogą pewnie to jest miejsce, w którym jakby podstawowo pochodzą te, pochodzą knokersi, tak mi się wydaje, bo są to tak zwane bagna. Wydaje mi się, że stąd aligatory mogą pochodzić. To jest powalone, że takie miejsca naprawdę istnieją na świecie, że sobie idziesz, chłopie, a tu aligator. 4 metry, nie? Chłopie, panika, nie? Spowalone, w USA tak często jest. Idziesz sobie ulicą, tam pierwszony aligator, ty. Czy to jest jakiś kosmos, nie? U nas najwyżej co, to może być fajny krzyżak, nie? 3-centymetrowe bydle, nie? Ale już panikuję, chłopie. Widzę krzyżaka, to już mam ochotę dzwonić po gości, którzy profesjonalnie się tym zajmują, nie? To dopiero jeżeli chodzi o aligatora, tylko żeby mnie nie zabił. To miejsce, czyli ta wieża, wygląda na opuszczoną. It's not sure this is where the old knocker is. Coś tam, nie wiem, it's not north? Co to znaczy north? It's not north sure. Chyba chodzi o not sure. Nie jest pewne, czy stąd pochodzi stary knockers. Jakiś czy tam przodkowie stąd pochodzą. Uniki. Wydaje mi się, że stąd, skoro jest tutaj, są takie bagna. A, bo jestem exhausted w ogóle, stop. Nie chcę klawiszów stałych, jak to wyłączyć? Czy chcesz włączyć funkcję klawisze stałe? Wyłącz ten skrót klawiszowy w ustawieniach dostępu. Czekajcie, bo to mi będzie wyskakiwać za każdym razem, kiedy będę coś dodżował. Dobra, gitu, więc powinno być i uniki. Teraz już nie mam klawiszy stałych, to jest takie denerwujące. Co to w ogóle są klawisze stałe? Czy ktoś chociaż jeden raz w historii całych komputerów użył czegoś takiego jak klawisz stały? No nie wiem, po co to jest. Wszystko wiem o kompie, nie mam zielonego pojęcia, czym są klawisze stałe. Znaczy wszystko też przesadzam, no samemu bym nie zaprogramował komputera czy coś takiego, ale jeżeli chodzi o jak działa, co działa, jak naprawić 99% rzeczy na komputerze, to posiadam taką wiedzę. Dobra, pakujmy dupy do środka, a widzę, że już knokersi przyszli. I widziałem też, przyszli, jak oni się nazywają? No te indyki. Ale nie wiem, jaką oni mają taką oficjalną nazwę. Czy tutaj oni będą chcieli się osiedlać? Kto wie. Całkiem możliwe, że tak, a ktoś tu ma już siedzibę, bo widzę handlarza. I tutaj, kurde, dużo tych wiosek. Oby mieli do kupienia travel kity, bo mam tam zadupcać, to mi się nie chce. Z kim się bijecie? A, tam zabiliście sobie jakiegoś przypadkowego tego. Flaminga. Łe! No i dupa. Jeszcze raz. Dlatego nienawidzę zręcznościówek, nie? Ja bym nie dał rady, jakbym musiał grać teraz i skakać ze zręcznościówki. Nie na tej klawiaturze, to by mnie... No i zbugowany bieg. Jest zbugowany bieg, no, ale... Kurde, nie przeszkadza chyba to aż tak. Tak mi się wydaje. Chociaż nie, no trochę wkurza teraz, jak na pewno powiedziałem o tym 3 razy bardziej. Jak opuścimy tą wiedzę, nie, opuścimy tą wieżę, to wyłączę, zresetuję giereczkę. Tylko ona się strasznie długo resetuje. Czy strasznie to też przesadzam, ale jakby w miarę długo się resetuje. Więc mi się po prostu najzwyczajniej w świecie nie chce. Możemy to wyrzucić. Drop item, tylko żebym w to teraz przypadkowo nie dupnął. Pozbierajmy sobie mięso. Resztę sobie... O, odpuśćmy, kurde blaszka, nie tu. Na górę. Dobra, i zobaczmy, czy tutaj znajdziemy szamana. Jest szaman, ty. O kurde. Awe. Witam serdecznie. Dobra, co tam? Musisz być Hugh.
czuwam wojownika. O kurde, jaki wielki. Jak ty... wiem, kim jesteś. Młody mężczyzno, młody człowieku. Droga przed tobą... wyciągnie z ciebie twoje umiejętności wojownika na próbę. Zgaduję, że nie mam wyboru. Muszę wiedzieć, gdzie jest. Wiem, czego szukasz. Wiem, jaką wiedzę poszukujesz. And I'm close to seeing how to retrieve it too. Jestem bliski zobaczenia tego, jak to odzyskać też. Ale musisz mi pokazać, żebym widział bardziej wyraźnie. Is in the dark beast. Jest w ciemnej bestii. To tam cię powinieneś szukać. As is the eye of the... A, czyli pewnie będziemy oczami jakiejś bestii w stanie zobaczyć to, czego szukamy. The dark beast? Czarna bestia? Ciemna bestia? To brzmi pocieszająco. Nie, nie jest pocieszające. Ale zaznaczę ci tą lokalizację na mapę. Użyj tej przynęty, by przywołać bestię. Walka z bossem, Boxman. Przynieś oko do mnie. Hustle in the finding you as well. I dzięki temu on tam pokaże nam i odpowiedzi na moje pytania, które chcę mu zadać. Czyli zawsze tutaj będzie jakiś quest za quest. No dobra, jesteśmy na to gotowi, jesteśmy wojownikiem. Powiem wam taką historię, że jak tego, jestem mega dumny z tego. Będę zawsze sobie to przypominał, tą historię. Mianowicie jak przyszedłem, byłem mega fest zmęczony, nic mi się nie chciało, ale mimo tego stwierdziłem, że zrobię trening. No i zaczynam trening, robię, nie? Lubcam ten trening. A, miałem zresetować giereczkę. No to po historii, to widzimy się za sekundę. Dobra, jeszcze było za głośno, więc przyciszyłem. Plus ta gra to jest hicior. Są dwie gry, które nie da się przechwytywać w oknie generalnie. Jest to Pine i jest to Gothic 2 z 90. Kurczę, 9, ile się nie mylę, czy tam 98. A nie, chociaż Gothic 2 może być troszeczkę później, 2000 już lata. W każdym razie jest to cholernie stara gra. Jest to Gothic 2, Gothic 1 też. No i Pine się też nie da jako jedyną grę z tych nowych przechwytywać. No nic, opowiem tą, dokończę tą historię i opowiem ją. No jestem, słuchajcie, z siebie dumny, bo pamiętam, że już mega nie mogłem, a stwierdziłem, że zrobię trening, chociaż tak poćwiczę i zacząłem ćwiczyć ten trening i potem mówię 10 przysiadów, mówię nie dam rady, ale spróbuję, nie? Zrobiłem te 10, już taki zadowolony, mówię jeszcze 5 zrobię, mówię tylko tak, mnie chłopie nogi mogą boleć, tylko tyle masz w życiu do pokazania, tylko tak. I zrobiłem kolejne 5, już nie czuję nuchu, wytrzęsę się jak powalony i mówię jeszcze 5, i mówię tylko tyle, wariacie. I takie widzowie, trzeba mieć podejście. Czy droga tutaj i walka z potworem nie będzie łatwa? Pewnie nie będzie. Ale czy my sobie z nią poradzimy? Tutaj z tym potworem? Oczywiście, że da. Nieważne jak nie będzie ciężki, nie ma to znaczenia. Niech będzie dużo cięższy. Właśnie o to chodzi. I to powinno załatwić sprawę. Teraz poczekamy na ciemną bestię. Lawowy potwór, ciekawy. Nie ma znaczenia. On jest dobry, ale my jesteśmy kurwa lepsi. Prosta piła. Dobra, uniczki. Dobra, on pewnie dużo bije. Ale jeżeli chodzi o przyjmowany damage, to też paruje twarzą, więc jest okej. I szybko też w miarę atakuje, to trzeba dobre uniczki robić. Fake. I chyba nie jestem go... A jestem w stanie go ogłuszyć. Dobra, ale chyba wolę bazować na uniczkach. Jestem w stanie... jestem w stanie fajną kontrę zrobić tarczą też. Oj, nie udało się teraz. No dawaj, blokuj to wszystko tarczą w sumie. Po to masz tą tarczę, wariacie. Tylko zanim on tą tarczę wyciągnie... O kurde, to on mnie zdąży zaatakować 3 razy. Wolę chyba w uniczki iść. Dobra, bo zaraz zginę, ty. Na prawo życia, na prawo życia. Pik. Dobra. Śledź tak zwany, chłopie. Dobra, uniczki, uniczki. O kurde, on ma w ogóle po 3 skoki. Warto zapamiętać. Już raz skaczę, to lepiej zejść mu z drogi. No i co, uniczki, już nie mam klawiszy stałych. Nie wywala mi co chwilę, więc mogę spamować unikami. Yellow. Wygląda na to, że jego oko nadal pulsuje.
i się świeci. Musimy to zanieść do tego szamana. Daleko nie mamy na szczęście. Gra nas tutaj nie wyrzuciła jakoś mega daleko. Lokalizacja znajdowała się całkiem blisko, także spoko. Wracamy do szamana. Niestety nie ma chyba szybkiej drogi, jak się tam dostać. Żadnej windy nie ma, nie? Tu jest coś, ale to jest chyba ta droga, którą po prostu się wchodzi, także. A ja się wczułem. Zawsze jak się człowiek wczuwa za mocno, to wychyla za nas. Zaraz popatrzeć, chłopie, wiesz, myszką, to robić, żeby to coś miało dać. Ja tak często mam, bo ja się mega wczułam. Często w gierki, ale przez to na przykład The Life is Strange uderza mocniej, nie? Albo The Walking Dead zawsze sprawia większą dużo radość i no i przykrość też generalnie. Dobra, wyciągnijmy sobie tego. Jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Zapomniałem. Proce. Sling po angielsku. No i git, tutaj się pakujmy. Tylko tu na górę mieliśmy iść. Nie, proszę, tylko żeby się nie zbagowało, nie? Ty, weź mnie to na dół. Kurde, jeszcze raz musimy tędy chyba wskoczyć. Dobra, pyk. Coś takiego i tutaj zepsułem, tu miałem po prostu na górę się udać, schodami. No i witam serdecznie, szamana, witam. Szybko ludzie, dawaj mi, szybko człowieku, dawaj mi oko, zanim straci swój puls. Muhahaha, widzę. It's all important garment crossbone pin you are looking for. Czyli szukamy jakiegoś garmentu crossbone pinu. A pin? Look, jesteś. Popatrz na mnie, jestem szamanem, nie terapeutą. Musisz połączyć swoje kropki później. The garment crossbone pin jest trzymany przez szefa w naszej stolicy. It has always been an important object for them. Zawsze to był dla nich ważny item. Więc odzyskanie go nie będzie łatwe. Wódz plemienia będzie musiał zniknąć. A ty jako przyszły wojownik będziesz musiał go wyzwać do walki. Ale jak będziesz tak słaby jak teraz, powinieneś you should consider this strongly poisoned meat platter. A że możemy go też podstępem zatruć generalnie. Nie musimy go wyzywać na pojedynek. Możesz znaleźć wszystkie potrzebne składniki na dole i będziemy mogli zatruć to mięso. Jeżeli na wypadek jeżeli jeszcze nie splądrowałeś mojego miejsca. Dzięki wielki szamanie. Wiele będzie nie doceniać twoich umiejętności, Hugh, ale widzę silnego wojownika. Powinni być ostrożni koło ciebie. Powinienem być teraz. Idę swoją drogą. Muszę pomedytować w spokoju. Pozdrawiam również szamana. I mamy teraz Poisoned Meat Platter Idea, czyli możemy tutaj mamy nowe mięso, które możemy zatruć. Potrzebowalibyśmy jeszcze bakłażana i pafylega. Możemy to, kurczę, w sumie wziąć tego składniki i wykonać to, ale wydaje mi się, że tutaj tego. A nie mam opcji go wyzwania, muszę zatruć mu jedzenie, bo ja bym chętnie poszedł do tamtego gościa i powiedział siema. Nadupcasz się? Czy trzeba z tą chodzić? Nie no, chciałem go wyzwać tutaj na pojedynek, no nie? Wykonajmy sobie też to, bo to mi zwolni kilka miejsc w ekwipunku. Jo, dwa. I chyba dokładnie dwa potrzebujemy miejsca. Pyk. Ale w razie czego możemy tutaj wykonać Poison Meat. W każdym razie wykonamy to jutro. I tam też udam się na miejsce jutro. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był fajny. Coś tam porobiliśmy. Wydaje mi się, że całkiem ciekawe misje zostały wykonane. Całkiem ciekawe. Rozumiałem, o co chodzi. Plus zrobiliśmy rajda i przejęliśmy wioskę. Także myślę, że było ciekawe. A ta wioska została już odbita chyba, bo to była ta wioska. Teraz tu żyją jakieś Golden Blue'y. Jo, cię kręca, nie wiem co się dzieje, nie? Bo to byli tersi. I my tu a teraz tutaj żyją knokersi. Dobra, tu się wszystko zmienia. Tu litersi żyją, tu też żyją litersi. Tutaj żyją jacyś Golden Blood. Nie wiem kim są ci ziomkowie.
Tutaj też knokersi żyją i tutaj knokersi. Na tej plaży, co wcześniej były te lisy. No nic, tak to się pozmieniało w tym świecie. Dzięki, możecie zostawić lajka, wpaść na Twitcha. I co, możecie jakiś odcinek zostawić w tle, jeżeli chcecie pomóc, bo to naprawdę pomaga. I dzięki każdej osobie, chociaż jednej, która to zostawiła. Jestem ci wdzięczny, bo pomogłeś na pewno kanałowi, jak jeszcze nie pomógł nikt. Widzimy się jutro godzina 14 oraz 16. Skiski.